Więc hejka ludziska, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj będzie to vlog. Tak, chcecie vlogi na moim kanale, więc nagrywam vloga. Jest dzisiaj piątek, godzina aktualnie 7:30. Zaraz idę sobie do szkoły i piątek jest to dzień rozpoczęcia moich ferii. Więc heja ludzie, już jestem po szkole ogólnie. Idziemy sobie teraz z moim kolegą kamerzystą Kacprem, któremu bardzo dziękuję, że tu jest pięknym kamerzystą, chociaż patrzy się bardziej na to, co idzie, a nie na mnie, ale nieważne. Ogólnie idziemy sobie teraz i ogólnie teraz idziemy, mam na 14 wizytę, jest godzina, już wam pokazuję. Wiesz, którym? Jest godzina 12:30, idziemy, mam na 14 wizytę, teraz idziemy sprawdzić na pocztę, czy czasami jakieś przesyłki do mnie nie doszły. Potem do fryzjera może się uda wcześniej, no bo na 16:30 mam live'a ustalonego, więc my lecimy. Także jesteśmy już ludzie blisko poczty, dosłownie zaraz dojdziemy. No, sprawdzimy czy paczki są, jeżeli nie ma to idę od razu do fryzjera, jeżeli jest to zrobimy sobie odpakowanie ewentualnie, bo... No to niestety paczki na poczcie nie ma, chociaż myślę, że może jeszcze dojdą albo listonoszka ewentualnie, może rozwieźć jeszcze, bo jest do 16, a dopiero jest 12. Także teraz idę sobie do fryzjera, zapytać się czy już bym mógł, jeżeli nie, no to poczekam godzinkę. Trzymaj się. Na razie. Hello darkness my friend, wiesz, taka muzyczka. A, zepsuł. Ogólnie tak w skrócie, jakbyś nie każdy jeszcze wiedział, o co chodzi, czemu chodzę z kamerą i w ogóle. Dzisiaj zaczynają się moje ferie, piątek, jest to tak jakby już pierwszy dzień ferii. Wyszedłem sobie ze szkoły, jest godzina 13, coś takiego. Na 14 mam fryzjera, lecz jestem niedaleko właśnie tego fryzjera i modlę się, żeby mi się udało na przykład teraz wejść. Bo jakby nie mieli nikogo i bym zrobił to wcześniej, to bym miał automatycznie więcej czasu do live'a, bo live'a zaczynam o 16:30, a jak wiecie, farbowanie włosów to nie jest taka sprawa. To nie jest taka czynność, która zajmuje pół godziny, tylko z 2 godziny to zajmie. I teraz pytanie odwieczne, dlaczego Nester zmieniasz kolor włosów z takich brązowych, które masz? Nie, nie robię tego, bo tak mi się chce. Chciałem zmienić coś, na przykład kolorystykę moich włosów. Zawsze jakoś chciałem to zrobić. Nawet jak będę brzydko wyglądał czy nieładnie, to mega jakoś chciałem po prostu zmienić kolor włosów. I teraz drugie pytanie, dlaczego tak naprawdę to robię? Otóż powiedziałem takie słowa w listopadzie, pod koniec listopada albo na początku grudnia, że jak dobiję 50 tysięcy do końca roku, to zrobię włosy na blond. Nie wiem, jeśli ktoś z was, widzów, pamięta te słowa, które właśnie wypowiedziałem, że tak zrobię, to może napisać mi komentarz. Wątpię, żeby ktoś pamiętał, ale ja trzymam się swojej wersji, że nie rzucam słów na wiatr. Ja nie rzucam słów na wiatr i tak naprawdę, gdy powiedziałem to, że zrobię te blond włosy, myślałem, że po prostu powiedziałem, tak? Bo byłem przekonany, że nie jestem w stanie wbić 50 tysięcy do końca roku. I co? I wbiłem 50 tysięcy 31 grudnia przed północą wbiłem. Także no, ja nie zrzucam słów na wiatr, pomyślałem, że mogę takie coś zrobić, więc dodałem wpisa. Jest takie coś, ludzie, ostatnio wprowadził YouTube aktualizację, może jeszcze część z was nie wie. Jest takie coś jak zakładka społeczność. Społeczność, zakładka na moim kanale. Wejdźcie sobie na mój kanał i tam macie wszystkie zakładki, wideo, informacje o kanale itp. Wejdźcie sobie w zakładkę społeczność i tam właśnie w tej zakładce dodaję czasami taki... I ostatnio właśnie dodałem takiego wpisa w tej zakładce, że na 3000 głosów na tak zrobiłem ankietę, czy farbować się na blond, czy nie farbować. I powiedziałem, że jak będzie 3000 głosów na tak, to się zafarbuje. I wiecie co? Było. I jest nawet ponad 3000 głosów na tak. Powiem wam, że 3000 ludzi zagłosowało, że chce włosy blond. Może będzie mi ładnie, może nie, a może po prostu zagłosowaliście, żeby zobaczyć i się pośmiać, jak będę blondynem. Komicznie wygląda. Jakbym farbę śnieżkę jakąś wylał sobie. Czy
czyli teraz już mam nałożone ten wszystko rozświetlać i tylko farba została, tak? Do widzenia. Teraz na mamę poczekam, to się zdziwi. Halo? Mamo, przyjedziesz po mnie? Jestem tutaj nad kościołem. A, bo jest problem, bo mi wyszły rude. No to super. Ale ja ci naprawdę mówię. Robimy umowę. 3000 lajków i pokazuję wam. A teraz robię pranka na mamie. No cześć. Co tam? Wziąłeś aparat do szkoły. Wziąłem, po vloga kręcę. Siadaj. I... Mamo, bo ja się boję reakcji. Siadaj, siadaj, co mnie chcesz to... Jak to cię to? Siadaj. Ale chcesz zobaczyć? Dobra, teraz szczerze. Skali od 0 do 10, jak ci się podoba? Muszę się oswoić, synu, bo no to teraz jest taka radykalna zmiana. Ale... Już, spoko, już. Dobra. Skonałeś? Tak, tak, do dawaj. Nie zaktualizował ci snap, ale fajnie. No i dobrze. Uwaga, uwaga. No. Wiecie, ludzie, co jest tym najpiękniejsze, że za 20 minut musimy zacząć live'a? Tak, za 20 minut nie jestem kompletnie przygotowany. Ale życie na spontanie, ludzie, musicie takie życie mieć. Nie, 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 nie róbcie tak. Ja w 4 godziny zrobiłem więcej niż wy w 2 dni, uwierzcie. Przygotowania przed streamem, mamy 3 minuty, żeby zacząć live'a. Dobra. Dobra, ludziska, ja już wszystko ogarnąłem, niestety jest 16.30, więc będzie malutkie spóźnienie. Kassandra tam siedzi i robi snapki, więc odpalamy za chwilkę, za minutkę dosłownie live'a. Będziecie mieć też we vlogu urywki z live'a i myślę, że będzie spoko, także my lecimy robić live'a, a my widzimy się potem. Dobra, ludziska, zaczęliśmy live'a, pięknie, jest 500 osób tutaj na żywo, 498, no wszyscy leją ze mnie, tak to jest off-fight. Wszyscy leją ze mnie. Ty chociaż się nie śmiesz, dzięki. Dobra, więc ludziska, live nadal trwa, jest ogólnie, do końca live'a zostało przez wasze donaty, tak jest licznik czasu, a tutaj 22 godziny 50 minut, co prawda live, czekaj, 2,5 godziny już trwa, a niby godzinę 10 minut, ale to przez wszystko przez wasze donaty. Gramy sobie w GTA, ale uwaga, nie ja gram w GTA, tylko Kasi uczy się, bardzo dobrze idzie, chociaż przebiła opony. No przebiła opony, ale to jest Kassandra driverka. Jak wam mówię, ona jeszcze wyrośnie. To jest najwyższa pora, żebyś się uczyła jeździć, żeby prawko zdać. Chociaż z tego co widzę w GTA, to słabo zda to prawko. Weź to, nie gram w to, nie! To był zły pomysł. O, clickbait, Kassandra niszczy... Nie! Te... Nie grazery. Gram to. Weź to coś, nie. Dobra, dobra. See you again. Ludzie, bo Kassandra odchodzi. Ale tak naprawdę... Zostawcie serduszko w komentarzu w tym momencie. Jest mi smutno, jest mi źle, a blondynem stałem się. Co? Zatrzymanie w niepewności. Mam. Patrzcie, jaki go. 500 osób na live, mamy 60k, jej! Dropped off on my whip, whipping that. Yellow and the purple on mix, mixing that. Call my bitch from the tropics, yeah. You know where she's sitting at, taking shots for a bottle. Takim sposobem, ludziska, wbiliśmy 60 tysięcy przed północą, jest godzina 23, a już wam pokazuję, ile na live jest osób. Patrzcie, no niestety już spadło, ale było 500 osób, już jest, tak jest 420, także naprawdę fajnie, że tyle osób jest. Co? Ej, co się stało? Ej, what the fuck? Ej, o co chodzi? Takie prezenty to ja mogę przyjmować, no, ja rozumiem, no.
YouTube, ja rozumiem. My się kochamy, YouTube, dziękuję. Ludziska, otóż jest godzina... Chwilka, Mortko, bo nagram do vloga. Jest godzina 3:20 i patrzcie, co się dzieje. Jest 96 osób na live, jest prawie 100 osób na live. Tutaj ci wytrwali, którzy są jeszcze na tym streamie, pozdrawiam vloga. Chcę docenić właśnie to, że są ze mną na tym live. Mega, naprawdę to jest mega. Gramy sobie z Fortnite'a z widzami. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem serio padnięty, ale nie piłem żadnego energetyka jeszcze. Czekam do tego momentu, gdy na pewno już będę padał. Więc widzimy się w tym momencie, gdzie będzie najciężej. Powiem wam, o której są takie momenty dla mojego organizmu, na przykład, żebyście wiedzieli, o której momencie, w których momentach musicie, w których godzinach się najbardziej przygotować na to najgorsze, w sensie senność. Dzień dobry. Ogólnie jest godzina 6:58, prawie 7:00. Ogólnie na live już się zbiera więcej osób, jest aktualnie 100. Mieliśmy lekkie problemy techniczne, przez co musiałem szybko zresetować kompa, ale była to tylko i wyłącznie moja wina, moje przymulenie. No niestety, zdarza się. I tutaj czat was pozdrawia, ci co już siedzą tutaj całego live'a, bardzo, bardzo normalnie pozytyw. Na przykład Patrycja siedzi od początku, ja nie wiem, jak tak można, naprawdę. Gramy se w CSK, przede mną zostało jeszcze niecałe 10 godzin live'a. Życzcie mi powodzenia. No, ludziska, nieprzyjemnie było. Jest godzina 8:00 rano. Jest na streamie aktualnie 170 osób. Czemu było nieprzyjemnie? Otóż wypiłem 2 energetyki, nie wiem, może źle podziałały na mnie, ale w pewnym momencie, nie wiem, jakieś pół godziny temu, po prostu zaczęło mi się kręcić w głowie, nie wiedziałem, gdzie co jest, mówiłem jakieś od rzeczy słowa, więc no już się naprawiło. Naprawiło. Wziąłem sobie szybki, zimny prysznic, znaczy wiecie, wylewasz na mordę zimną wodę, to wam pomoże w 100%. No, więc kontynuujemy dalej i nie wiem, jak to będzie dalej. Jak będę się źle czuł, no to będę zmuszony, żeby skończyć to. Jeżeli będzie ok w miarę, to myślę, że dociągniemy. Jeżeli się nie uda więcej niż do 16, to po prostu o 16 skończymy, no ale też musicie mnie zrozumieć, że jestem człowiekiem. Dzień dobry, przyjechało do mnie tych oto dwóch panów, grają sobie w FIFA. Jest godzina 12:30 już, więc jest ok. Ja miałem dwugodzinną przerwę, jest osób 200. No i tutaj pięknie pozdrawiają tutaj vloga, patrzcie na to. No i ogólnie czekamy na pizzę, bo zamówiliśmy pizzę. Ja jestem bardziej energiczny, bo te dwie godzinki dżemki. Na początku ludzie, gdy zaczynałem tego live'a, myślałem, zrobię takie coś, nic złego nie może się stać. Zostało mi już 3 godziny, nawet mniej, do 2,5 godziny do końca live'a. Cieszyłem się, że live'a skończę o 21:00, gdy nagle kochany Eryk dał mi 4 stówy. Jeszcze kilka innych osób dowaliło. Takim sposobem live trwa 5 godzin do 23:00. Nienawidzę cię. Za 3, 2, 1. Nienawidzę cię. Za 3, 2, 1. Bo ludzie, jest pewien problem. Przed chwilą w celu było, 1500 zł. Nawet chyba mniej. No teraz jest lekko więcej, bo 2700. Że tak powiem, godzin do skończenia było 3, a są 7. Jest 7 godzin. Co mam powiedzieć? 48 ha stream w takim razie. 48 ha stream w takim razie. Możecie pozdrawiać vloga. Tyle wam zostało. Możecie napisać pozdro vlog. Mam nadzieję, że ktoś to zszatował. Ja cię nie lubię, Eryk. Zniszczyłeś mi życie. Jak leci, jak się rozpędza. Jak się rozpędza. Uwaga, ludziska, 5000 łapeczek w górę. Jeszcze 5 łapek. Uwaga. 5 łapek, 5 łapek, 5 łapek. Mamy to, 5000 łapek. Dziękuję bardzo.
Więc ludziska, ja ogólnie zostawiam live'a na noc, pewnie nie wiecie, o co chodzi. Otóż dostałem bardzo dużo donate'ów, które naliczyło aż 7,5 godziny. Nie jestem w stanie, jestem tak padnięty, nie jestem w stanie, jest 20:30. Zrobiłem sobie takie coś, ludzie, że puściłem muzykę. Przeczytajcie sobie ten tekst. Więc ja zostawiam tak streama i po prostu te 7,5 godziny odrobię jutro o 10 jak wstanę. No i co? Widzimy się o 10 rano i jutro odrobię te 7,5 godziny, które dzisiaj zostały zaliczone za pomocą donate. A, no i stream będzie chyba 48h, jeżeli wszystko się uda. Mamy to, ludziska! 61 tysięcy! Yo! Tutaj pięknie czat normalnie zasuwa. Mamy to! 61 tysięcy, no. Mortki, jest aktualnie godzina, już wam mówię, 15. Zostało 2 godziny do końca streamka z tego czasu, który był naliczony. 2 godziny nawet, oj kurczę, już godzina. Godzina i 15 minut została do końca streamka. Więc myślę, że na tym już będziemy kończyć. Przyjechał do mnie Dawid, który gra teraz w CS-a. No i ogólnie jest fajnie, siedzi 250 stałych osób nadal po 46 godzinach, nawet 7. Także jest. Mamy 48 godzin streama! No, to tyle. Ludzie, przyszedł ten moment, gdzie trzeba się pożegnać. Zostało 47 sekund do końca live'a. Nie wierzę naprawdę, nie wierzę. Tak, dobrze widzicie, live trwa 55 godzin. Po prostu ja tu postawię kamerę, nic mi innego nie zostało. Naprawdę to, co zrobiliśmy na tym live'ie, rozwaliło system. 30 godzin zostało. Minut. 30 sekund. 19 sekund, ludziska. 17. I uwaga, ludziska. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Mamy to, ludziska. Mamy to, ludziska. Wszyscy teraz serduszka na czacie. Ja tu widzę piękny spam serduszek. Wszyscy serduszka na czacie. Wszyscy serduszka na czacie. Jest 23:33, ludzie jutro idą do szkoły, jest 500 osób na live, no nie wierzę, naprawdę. Miłego tygodnia, miłych ferii, miłej szkole, kto jest w szkole, dziękuję, że byliście, kocham was, jesteście niesamowici i pamiętajcie, dążcie do swoich celów i się nie poddawajcie, tyle wam powiem na dziś. Dziękuję, że daliście mi szansę na tym YouTubie i mam nadzieję, że będzie tak dalej, bo... A, no. Cześć, ludzie. Trudno, trudno się rozstać, ale dziękuję za całego streama i pamiętajcie, jesteście najlepsi, nie zmieniajcie się, kocham was. To jest ten moment, gdzie muszę wcisnąć ten przycisk i zakończyć tego live'a. Dziękuję wam jeszcze raz, kocham was, jesteście najlepsi i... Dziękuję. To tyle. Mam nadzieję, że będziecie ze mną dalej i będziemy tworzyć ten kanał. Trzymajcie się i pamiętajcie, jesteście najlepsi, dziękuję wam za wszystko. Trzymajcie się.